Czy zdajesz sobie sprawę, że większość polskiego społeczeństwa zarabia mniej niż 3000 zł? Pytanie, jak za to przeżyć teraz? A co dopiero, kiedy pomyślisz sobie o swojej starości i emeryturze? Czy wtedy 3000 zł to będzie dużo czy mało? Wystarczy mądrze inwestować. Nawet 100 zł miesięcznie odkładane na IKZE czy IKE może być bardzo dobrą alternatywą na przyszłość. Dla niektórych to mało. Może ty masz większy budżet, może lubisz większy poziom ryzyka. Jeżeli odpowiedziałeś twierdząco na którekolwiek z tych pytań, to koniecznie musisz zajrzeć do przełomowej kursoksiążki, która powstała we współpracy z różnymi ekspertami dotyczącymi właśnie form inwestowania. Z niej dowiesz się na przykład, jak rozpocząć swoją przygodę na giełdzie, forexie, kryptowalutach, czy w jaki sposób zacząć inwestować w metale szlachetne, albo jak kupić swoją pierwszą nieruchomość. Kursoksiążka 20 sposobów na emeryturę jest już w sprzedaży.